Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Zombie and Juliet, w którym będziemy testować w końcu naszą nową futurystyczną broń, jak to powiedziałem w poprzednim odcinku. Tak więc bez dłuższego gadania, ponieważ wiemy już o co chodzi w tej gierce, wchodzimy to battle i sprawdźmy, jak to będzie się teraz sprawdzić. Okej, o ile damage'a? Damage'a 500, no około 500 przy każdym uderzeniu. I zobaczcie, jak fajnie się to wszystko tak tęczowo rozbryzguje, jakbym powiedział, przy uderzeniu. Pierwsze drzwi nie są dla nas już żadnym problemem. Wszystko było załatwione po prostu na hita praktycznie. Więc jeżeli byśmy zwiększyli sobie jakimś sposobem damage, to wydaje mi się, że na spokojnie moglibyśmy połowę tutaj potworniczyć na hita, jak nie więcej. No patrz, ten gość już leci na hita. O nie, tego nie, z tym nie wiem co zrobić, tak? Bo są jakieś duszki, które latają, ale nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle zniszczyć je. Jestem w stanie zniszczyć, okej. Czyli ja muszę jakoś po prostu walnąć w górze, jak w te, tamte nietoperki. Chociaż z nimi jest o wiele, no powiedzmy, trudniej, tak? W każdym razie wróćmy do drzwi. Wróćmy do drzwi, zacznijmy. No nie, duszki. Duszki, duszek! Proszę mi tutaj zostawić w spokoju. Bo ja tutaj wszystkich tutaj rozpierniczam. Chciałbym jakiegoś. Jak to nazywa? Chciałbym jakiegoś. Gema full health. Chociaż. Bo nie chcę na razie używać tego mojego spelka, tak? Nie chcę na razie go używać, ponieważ chciałbym go przetrzymać do następnej pary drzwi. Okej, użyłem sobie dwóch gemów na leczenie. Szkoda, szkoda troszeczkę, ponieważ no mógłbym sobie to użyć jakby stopniowo, że raz użyję jednego, troszeczkę staca HP i użyję drugiego. Ale no nie ma z tym żadnego problemu. Czemu nie mogę się walnąć? What the fuck? Nie mogę w ogóle w żaden sposób uderzyć. Jednakże lecimy do kolejnej drzwi i zobaczymy, ile te drzwi teraz wytrzymałem, tak? Nie? O mój Boże! To jest jakiś chyba mini boss. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ zobaczcie jego damage, zobaczcie jego pasek HP. No było z nim zdecydowanie trudniej niż z normalnymi przeciwnikami, ale też ładnie on tutaj levele poskakiwał, bo już chyba 3 skoczyły. W sumie jeden był no strasznie blisko levelu, ale no w sumie no skoczyły 3, więc nie narzekam. 3 punkty do rozdania. Co będziemy mogli sobie tutaj rozdać? Oczywiście możemy sobie dodać właśnie ten odrzut. Ja dodam sobie ten rozrzut, znaczy odrzut na tych ziomków ode mnie, że przy każdym uderzeniu będą od nas odlatywać. Oraz mogę używać części awalancza, to by nam się przydało, szczerze mówiąc. Jednakże ja bym sobie przyjął punkty na życie. Ja sobie po prostu wezmę punkty na życie, chcę mieć jak najwięcej tego życia, żeby być po prostu jak najbardziej bezpiecznym w tych walkach. Teraz poczekajcie, za ile jest kolejny pierścień? 11 tysięcy, a za ile jest kolejny, za 7550, czyli 1500 to nie powinno być dla nas żaden problem, żeby zdobyć, więc lecimy z tematem. Oczywiście tutaj sobie napierniczamy szybko drzwiczki, ponieważ nie ma tutaj żadnych problemów z tym, żeby je załatwić w ciągu paru sekund. Bang, gość jest pokonany, tutaj kolejny gość pokonany, zbieramy sobie oczywiście nasze dusze i pieniążki. I lecimy do kolejnej pary drzwi. Zobaczymy, jak nam to szybko wyjdzie. Zobaczcie, no avalanche jest prawie cały naładowany, więc nawet będę mógł sobie teraz w sumie użyć i po prostu przejść dalej, dokładnie. Nie wiem, czy nie będzie bardziej opłacalne, żeby tak szybko właśnie ten etap przejść i po prostu rzucić się od razu na kolejne drzwiczki. Owszem, mniej expa zdobędę, mniej pieniędzy, ale wydaje mi się, że to nie powinien być nasz żaden sposób priorytet, więc no zobaczcie, ja teraz mogę sobie walić w ten sposób, że od razu ich odpycham i nie mogą nawet do nas podejść. Więc jestem troszeczkę bezpieczniejszy, tak? Uwaga, avalanche się załadował, więc uwaga, avalanche załadowany. Uderzone drzwiczki. Ja tu mam regeneration gema, więc możemy się skupić na tym, żeby po prostu stricte walić w drzwi cały czas. Bo tak czy jak nie zginiemy, chociaż no ja chcę do tej awalanczy, więc troszeczkę w nich się tutaj odwróciłem i poatakuję ich. Przy okazji też zdobędę przez sobie troszeczkę więcej hajsu i expo. Okej, awalancz wszedł, a ja tu mam gema na leczenie oraz... What? Zepsułem wszystkie drzwiczki. Więc czyżbyśmy byli obok Demon Lorda? Gdzie jest Demon Lord? Gdzie jesteś, mój drogi? Chciałbym się z tobą przywitać i popatrzeć. Czegoś szukasz? What? Pant, nie wiem jak to tutaj to pant. Wystraszyłeś mnie! Demony naprawdę lubią straszyć ludzi, na pewno lubią straszyć ludzi. Wiesz, to jest trochę normalna demonów, znaczy, what is all... Aha, co jest normalne dla demonów jest chaosem dla ludzi. Dzięki za radę, staruszku. Po drodze, czy chciałbyś mi dać swój soul gem? Co za głupie pytanie, jak po tym jak zabijałeś wiele moich żołnierzy. O to prosisz, tak? Więc, no za to chyba nie pierwszy, nie miałem innego wyboru. Of course, to dodatkowo i ciebie, tak na pewno. Przecież przyszłaś tutaj zacząć walić moje drzwi. A tylko pukałem, znaczy pukałam w sumie, tak? Tak, na pewno. Pukanie i rozwalanie moich drzwi na kawałki.
Okej, okej, przepraszam, okej? Teraz, czy mogę sobie twój dżem, proszę? Oczywiście, że nie. I nawet jakbym nie zniszczyła twoich drzwi? Ta sama odpowiedź. Okej. Wezmę, znaczy... zabiorę to, czy tego chcesz, czy nie? Możesz spróbować, ale... you will reap what you sow. Nie wiem, co to, znaczy. Nie pożałuję się, co zrobiłaś, że tak powiem. Tylko powiem, tego nie żałuj, staruszku. Ostrzegałam cię, tak? Czyli, mam tak, ogólnie mam teraz water companion, które jak widać tutaj ładnie napierniczają w okolicy, tylko że no jak widać na tym etapie jest nami ciężko, żeby to przeżyć wszystko. Czyli pomimo tego, że jestem w stanie dojść do tego Damon Lorda, gdzie jak go nam nazwać, tak? Czyli już się martwiłem, że ta seria się skończy kurna w ciągu 10 minut. No to jednak potwory, które teraz będą, są dla nas strasznie problematyczne. Okej, ile hajsu to będziemy za achievement? 18 tysięcy za rozwalenie wszystkich drzwi. To mi się podoba, nie będę w achievementy. Czy nie ma to, nie wiem, czegoś? Kliknij sobie coś tam i coś tam, aby zdobyć jakieś dodatkowe te all best charity item, cast stuff 4 times, collector, learn on skill in element 3. Kup 9 pierścieni. Troszeczkę tych itemów to jest 13 przepraszam bardzo, braceletów i tak dalej. Więc troszeczkę tych itemów tutaj będziemy mieli, że jak powiem, do zakupu jeszcze 30 tysięcy, ale ja najpierw rozdam sobie punkty do zmniejszenia damage'a od naszych przeciwników. A teraz skupmy się na zakupach. Zobaczmy pierw broń, jaka w ogóle byłaby kolejna. 32 tysiące, jest strasznie blisko, ale zobaczcie, to jest podwójny damage. Będzie troszeczkę wolniej bić, jednakże damage nam się podwoi aż. YOLO, ja lecę po damage, nie będę leciał po żaden survi. Ja chcę zabrać tylko teraz szybko te 1500 i zwiększyć sobie po prostu damage. Zobaczcie, te pierwsze drzwi na przykładzie mają 5000 życia. No dobra, może 5000. Więc, jeżeli to ogarniemy sobie tę nową broń, to na 5 hitów rozwalamy pierwszą parę drzwi. Tak samo będziemy niszczyć na jednego hita nowych przeciwników, więc będzie nam o wiele, wiele łatwiej. Druga para drzwi ma, wydaje mi się, około 10 tysięcy, czyli trzecia powiedzmy około 15, tak? Więc będziemy je niszczyć na 10 kilo, coś tego typu, więc znowu bardzo łatwe niszczenie kolejnej pary drzwiczków. Okej, tutaj mamy troszeczkę potworów już obok nas, więc trzeba to wyeliminować, ponieważ to potem zaczną wszystkie za nami biec i nie będzie nam zbyt przyjemnie. A jak poniszczymy, to może jakiś tam właśnie Gemix Dead Generation what the fuck is that shit? To jest coś dla... Czy to jest... To są Earth kompaniony, to nie był Regeneration, to są nasze kompaniony, które nam tutaj pomagają, więc let's go! Let's go, mój drodzy, ja nie mam życia, strasznie, mam mało życia. Czy moglibyśmy zdobyć jeszcze życie? Jakiś gem tutaj by mógł wylecieć, byłbym bardzo wdzięczny. No to mnie by nas poczekać, jak te 5 HP co nas tam respira, to jest bardzo mało opłacalne. Więc po prostu walimy tutaj w drzwiczki, pukamy i pukamy, czekamy na przeciwników, które tutaj się będą pojawiać. Avalanche od razu został użyty, żeby po prostu zniszczyć tego gościa, ale no jak widać, nie wystarczyło to, aby zdobyć jakiekolwiek życie. No i najprawdopodobniej po prostu będziemy tutaj martwić, ponieważ uniknięcie tego wszystkiego. No jest niemożliwe, że jak się jeszcze ten gościu pojawił, to już w ogóle byłem po prostu pogrzebany, tak? Ale, moi drodzy. Dzień dobry, sklepik. Dzień dobry, Sword. Dzień dobry, Guillotine. Witam cię w moim posiadaniu. Mamy jeszcze 4,5 tysiąca, no, czyli niestety nic więcej nie kupimy. Natomiast musimy zacząć kupować pierścienie, ponieważ pierścienie się stakują. Tak samo jak te bracelety. Jeżeli tam się dobrze skupiliście, to jak patrzyliśmy na bracelety i na... jak zakładałem pierwszy pierścień, to były 4 sloty na to, na założenie tego wszystkiego, więc wiemy, ile tam jeszcze, powiedzmy, rzeczy możemy sobie mniej więcej założyć, ile to nam może jeszcze wspomóc, tak? No oczywiście skille też tutaj będą dla nas pomocne. Nie wiem, czy w ogóle teraz skill rozdałem. Chyba po tym levelu nie rozdałem skilla, więc zrobiłem minimalny błąd, ale on aż takiego wpływu na rozgrywkę nie ma. Uciekamy od tego nietopiego. Zobaczcie, jak on się pieni. On zaraz otwiera papy i chce nas walnąć, ale dostał po prostu z wyskoku pięknego hitka. Niszczymy trzecią parę drzwi i udajemy się do naszego lorda demonów, tak? Naszego króla, naszego władcy tych wszystkich złych potworów, które tutaj się pojawiają na naszej drodze. Uuu, energy boost! Czyli mamy łatwy puścić naszego avalancha. Szkoda tylko, że dopiero teraz, a nie po tym jak użyłem avalancha, bo byłoby to po prostu cudowniejsze.
Ożyłem sobie teraz od razu tego Avalanche tylko po to, żeby po prostu rozwalić sobie troszeczkę drzwiczek, a tak będą się skupić na tym, żeby poniżej trochę potworów. Nadajemy Avalanche'a i będziemy mogli się po prostu skupić na tym, żeby go użyć od razu przy walce z demonem. Uwaga, niszczymy tutaj wszystko. Poczekajcie, biorę sobie gema na leczenie i szybko do bossa. Uwaga, bossik jest obok nas. Ile on tego damage'a dostaje? No praktycznie nic. Praktycznie w ogóle damage'a nie dostaje, więc to mi się nie podoba. Ta walka będzie na pewno trudna. Czyli już wiem, że zbyt szybko go nie pokonamy. Nawet z tą nową bronią będzie nam na pewno ciężko. Ale to dobrze. To dobrze, to są jakieś wyzwania, a nie... trzy hity gościa nie ma. No nie, no to mi się nie podobało. I tak, nie rozdałem teraz kilka. Natomiast teraz go sobie po prostu rozdamy. W zwiększenie damage'a, co? Albo nie, częstszą możliwość używania Avalanche'a, ponieważ koszt to jest zmniejszony i dwa tutaj, powiedzmy, punkty w zwiększenie damage'a o 22%. To nie jest mała, to nie jest małe zwiększenie, nie, moi drodzy. Weźmy teraz tak, mógłbym sobie kupić ten Giant Brace, który by nam zwiększył jeszcze o 7 damage'a. Ewentualnie tutaj mam sobie u defensa muszę zwiększyć. Defens by nam się przydał bardziej niż damage. Więc ja, a zobaczmy jak są ringi w takim razie, no skoro są ringi z życiem, są ringi z regeneracją i ringi z movement speedem oraz ringi z defensem, ale, oraz ringi z unikami, cokolwiek by tam się to przeznaczy, evasion to chyba jest nawet może przebicie bardziej. Ja kupię sobie tą regenerację w takim razie. Będzie mi się po prostu łatwiej leczyć, będę mógł sobie dłużej przetrwać, tak, i tak dalej. Oraz wydam sobie na właśnie ten evasion może. Ewentualnie po prostu może życie sobie zakupmy, co? Kupię sobie więcej po prostu życia. A nie stać na skórę, bo wyświetlać to buy, pomimo tego, że nie ma to, ja przed tego buy, myślałem, że mogę kupić, ale to jest no dość drogie. Ewentualnie bracelet, który by nam zwiększył ten, o jeszcze 7 damage'a ten. Tutaj tu mamy bracelet tak, na evasion 10%, na defense 10%, na regenerację 10%. Elo, mamy bracelet na 10%. Teraz nam będzie zdecydowanie łatwiej to wszystko przeżyć. No nie ma opcji, żeby było teraz nam aż tak bardzo trudno. Teraz się przekonamy, ile po prostu życia nam będzie dawało. No powiedzmy, jeżeli dawało nam, znaczy z itemu powinno nam dawać 10, dawało nam 10% jeszcze, czyli po czym, no raz zaatakuj, no po 11, no dobra, czyli dobrze obliczyłem wszystko sobie w głowie, czyli 10 plus 10% to jest 11. Ale mi to nie przeszkadza. To jest może dla kogoś mały regen, może dla kogoś to jest duży regen. Dla mnie jest to wystarczający regen, żeby czuć się troszeczkę, że tak powiem, bezpieczniej. Bo jednak 10%, a ja go zniszczę. Ja go teraz kurna zniszczę, mój gościu denerwuje. Zaraz się pojawia nam jakiś grubastek, który lata nam i wydaje mi się, że był trudny. A jak tutaj widać, dostał dwa hity i gościa nie ma. No ale wiecie, no, zwiększyliśmy straszny damage, bo walimy po 1200, więc... No, straszny damage, no, walimy po 1200, no ale jednak 1200, no co mi tutaj nawet widzę 1300. A po prostu 1000 to jest różnica 200 damage, czyli powiedzmy co piąty cios mamy darmowy damage w poprzednich statystykach. Tylko poczekajcie, no teraz potrzebuję Avalanche, to niech walnie. Potrzebowałbym jakiegoś gemma, no właśnie. Ja się nawet nie przebiłem tym razem. Poszło nam teraz trakt tragiczny, że się nawet nie przebiłem. Czyli skupiłem się bardziej na tym regeneracji i tak dalej. My się skupi na czymś po prostu bardziej pożytecznym, tak powiem. Czyli jakbym zjechał na sport niżej, najniższy jest za 155 000. No troszeczkę będzie to kosztowało. Jednakże mógłbym sobie kupić troszeczkę więcej defensa. Może sobie kupię tego defensa. Kupmy sobie tego defensa, żeby troszeczkę dłużej, znaczy troszeczkę mniej damage dostawać na twarz. Zobaczymy ogólnie ile to zwiększa, bo to dwa defensa. Ja wiem, czy to jest, chodzi o to, że jakby dwa damage blokuje, czy na przykład ten dwa defensa znaczy jakoś, że blokuje 20 damage, tak? No trudno mi to rozkminić po prostu, bo życie to życie, tak? Wiem więcej tego, ile życia jest i tyle z całego tematu, a tak jak chodzi o wszelkie właśnie defense, czy ten evasion, to nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. No 177 damage dostaje. Czy to było dużo, czy to było mało, nie wiem. Musiałbym się skupić pewnie na poprzednim damage'u i tak dalej. Mamo, nie zwłonę mnie z telefonem, ja tutaj, kurna, jestem Romeo i Juliet. Ja tu muszę sobie ratować naszych ukochanych i tak dalej, a nie gadać z mamą. O nie, okej, jest już nasz bossik, który uniknął najprawdopodobniej naszego uderzenia. To mi się nie podoba. Ujojoj. Teraz ten siawa ile nam zada, dużo nam damage'a zadaje. A ja jestem w stanie nawet go uniknąć, że tak powiem, no musiałbym pod nim latać. Musiałbym latać pod nim, to jest moja jedyna chyba możliwość, żeby unikać jego uderzeń, ale to nie jest tak proste. Nie wiem, czy się powinien po prostu siedzieć na przykład na tym drugim etapie.
gdzie jest tam zdecydowanie łatwiej i po prostu sobie farmić hajs teraz, jeżeli pchać się na siłę do tego bossa, ponieważ z tym bossem tak nie mamy szans na razie. Więc jeżeli rozdam sobie to jeszcze większy damage, czyli o 35% zwiększony damage bardziej, i myślę o tej drugiej krainie, wydaje mi się, że dalibyśmy radę, więc... No wiecie, co będę teraz robił? Wiecie, co teraz po prostu będę robił, bo teraz to jest chyba najbardziej opłacalne. Pierwsza kraina daje za mało, trzecia kraina troszeczkę może być za trudna, więc ta druga jest taka, powiedzmy, optymalna dla naszego przeżycia. Więc zostajemy sobie tutaj przejdzie, paniemy sobie wzwitać, żeby po prostu straciło sporo tego HP, okej. I na tym etapie możemy sobie po prostu tutaj stać i farmić. No w sumie nawet może do trzeciej krainy mógł sobie dojść, chociaż nie chcę ryzykować, bo tam są tutaj już lepsze właśnie te grubaski, one troszeczkę więcej robią. Chociaż no... Nie no, tu jest wciąż za słabo, oni są wciąż tutaj za słabi, więc nie, musimy przebić się do trzeciej krainy i tam zacząć farmić. Tam będzie chyba takie najbardziej optymalne nas ekspowisko, chociaż jak tutaj się troszeczkę jeszcze bardziej pobiłem z tym HP-kiem, no to jest tam już troszeczkę trudniej, ale nie. Przechodzimy do kolejnej tej krainy i tam będziemy się już tak prawidłowo bawić w ekspienie oraz zbieranie hajsu, więc rozwalę tych drzwi tak więcej 3/4 HP. Bang, bang, bang. Zobaczcie, no tyle hitów i raczej już damage'a zdałem, 10 tysięcy. O, i teraz możemy odejść od drzwi, mogę używać teraz nawet awalansza, mam to po prostu wszystko przeliczone, że to będzie do używania właśnie w tym momencie i mogę sobie to ładnie expić. Expa idzie dużo, hajsu idzie dużo, zobaczcie, już 7 tysięcy mamy po tym farmieniu. No i teraz tego jego się boję, ponieważ on, no właśnie, czyli jak miałem rację, że on jednak zadaje troszeczkę za dużo tego damage'a i za dużo wytrzymuje. Jeżeli bym jeszcze dobył regeneration czy coś w tym stylu, to miałbym szansę tutaj przejść, ale bez tego, no jest zbyt trudno. Bez tego zdecydowanie jest zbyt trudno, więc muszę utrzymać się na drugiej krainie, ewentualnie na trzeciej, waląc tylko na przykład 3-4 razy w drzwi. I wtedy będzie to chyba najlepiej, żeby to wszystko rozkminić. Okej, okay, punkt do rozdania, więc będziemy mieli jeszcze większy damage. Pęk, pęk, pęk. To jest jedyne smutne właśnie to, że teraz mogę zwiększyć tylko damage, damage i damage. Nie mogę nic innego zwiększyć, oprócz właśnie przez kupowanie wszelkich pieczy. Nie, nie mam tego opalaringu. Nie, to jest regen, tu jest HP, czyli mógłbym go kupić, zwiększyć sobie życie. Ewentualnie zwiększyć sobie, nie, regen jest za 13 tysięcy. Movement speed jest w ogóle nieopłacalny moim zdaniem. Owszem, no poszłabym szybciej, ale to jest totalnie niepotrzebne, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie defensa mógłbym zwiększyć. Lubię ten evasion, ale to jest jeden evasion, to jest strasznie mało. Więc ja chyba sobie kupię tego defensa. Jakbym wiedział przynajmniej ile to, jak to się przelicza. Bo jak to nie mam żadnego pojęcia. Jestem na siebie wściekły, że nie wiem ile to daje, tak? No bo razem widzimy 6 plus tam 5 daje nam 11 życia, coś tego typu. No bo to życie serio uzbierać i kupić. Znaczy mogę kupić to życie, 750 życia. Kupię życie. Wiecie czemu kupię życie? Ponieważ czasami jak walą te mnie potwory, pogodzenie nam mamy więcej 200 życia, tak? Czyli powiedzmy kupując to 750, jestem w stanie przejść kolejne no powiedzmy takie 2-3 dodatkowe hity. Więc mi się będzie to bardzo opłacało. To będzie mamy przez to prawie 4000 życia. Więc... No, wydaje mi się, że to jest taka ładna już liczba. No i przechodzimy do tej trzeciej krainy, powiedziałem dwa razy walę w drzwi i to wszystko, co po prostu stąd wychodzi. Nic więcej, ponieważ wtedy będą już za trudne po prostu potwory. No bo 3, 4 razy będzie taką optymalną. Tak, żeby nie pojechało na... Dobrze, 5. O, taki damage wystarczy. Zobaczymy, co się będzie pojawiało. Jeżeli będzie za łatwo, no to po prostu wejdę sobie troszeczkę na poziom wyżej. Jeżeli będzie za trudno, to będę wiedział po prostu, żeby aż tyle nie walić. Będę chodził tutaj jakimś tryhardem, będę próbował to wszystko przejść. Chociaż jak na razie, no jest wszystko tak ładnie wyglądające. Ładnie wygląda, zbyt dużo damage'a mi nie nakładają. Zbyt trudni przeciwnicy też nie są. Chociaż no niektórzy tutaj widać potrafią przejść na aż 3 ciosy. No walną po 240, tak? Czyli powiedzmy, tak powiedziałem, zdałem 750 życia. Czyli od nich jestem w stanie przeżyć 3 hity więcej. Ładnie tutaj na nosek poleciało naszego nosorosta, ale nie. Jednak jeszcze jeden damage 2 mogę sobie tutaj zadać. Zobaczymy, co będzie się teraz wskrzeszało, czy nie przesadziłem. Dopóki się nie robi ten duży ziomek, to jestem w 100% bezpieczny. No nie, to mi się już nie podoba. To mi się już nie podoba w takim razie, bo on wali zdecydowanie za dużo. Okej, tam był ten, tam był gem i nie wiem, czy nie jest gem regeneration, więc muszę to wszystko przejść. Elf kompanion, dobra, to będą mi tam pomagać i skakać na nich, ale... Czy to będzie wystarczające? Czy to będzie wystarczające? Wow! No nie, walą mnie w plecy.
4 albo 5 razy mogę walnąć drzwi, to jest max. Bo potem wchodzą te zatrudne potwory. Ja mogę nic po prostu poradzić. W każdym razie możemy robić sobie teraz kolejny skillek, dodam sobie to właśnie do Avalanche, żeby był po prostu częściej do używania. I to było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z gry Zombie and Juliet, czyli już wiemy, co jest za tymi trzecimi drzwiami. Co za tymi drzwiami jest strasznie trudny potwór, dla którego potrzebujemy levelu, potrzebujemy punktów, znaczy soulsu, żeby kupić sobie po prostu lepsze uzbrojenie i będziemy mogli na niego pójść. Ja, żeby troszeczkę wam czasu zaoszczędzić, pójdę sobie pofarmić pomiędzy odcinkami, żeby wiecie, mieć możliwość potem pójścia na tego bossa. Jednakże nie pofarmię tyle, aby po prostu jutro nie był odcinek 5-minutowy. Więc ja się na razie z wami żegnam, widzimy się jutro. Siemanko, peace. Yo! La 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 la